Cześć, tutaj Kepson. Na samym początku chciałbym zaprosić do subskrybowania drugiego kanału, na którym będziemy wrzucać inne jedzenia niż kebab. Dłuższą recenzję budek z Alei Frytkowej w Częstochowie, którą widzicie teraz na ekranie, wrzucę pod koniec weekendu. Kanał będzie przypięty w komentarzu, zapraszam. A my przenosimy się teraz do Warszawy. Wracając właśnie z Częstochowy, postanowiłem wysiąść na Dworcu Centralnym w Warszawie i nagrać legendę. Bar Lucy. Czemu legenda? Bo to przysmak ludzi wracających przez centrum do domów imprezowiczów. Podobnie jak ten kebab przy wejściu do PKP Śródmieście, który już tam kiedyś nagrywałem. Zapraszam do oglądania, teraz będzie odnośnik. Godzina 7 rano, a w lokalu pusto. To czas, w którym wracają same niedobitki, jak i ja w tym wypadku. Nie spodziewałem się cudów, natomiast myślałem, że dostanę coś podobnego jak w tym wcześniejszym kebabie. Czas w gastronomii to pojęcie bardzo istotne, a wtedy była jeszcze niedziela, więc przechodzimy do rzeczy. Kanapka kosztowała mnie 12 zł, więc cena taka jak wszędzie mniej więcej. Mięso, kurczak i tylko kurczak był dostępny na ten moment. Nie wiem, czy tam jest tak cały czas, że tylko kurczak, czy wtedy był tylko kurczak, bo pani mi powiedziała tylko kurczak. Ja mówię, no dobra. Przez okienko widziałem, że było ścięte wcześniej i odgrzane w mikrofali. Jest to zrozumiałe w tym wypadku. Całość była masakrycznie gorąca. Dobrze, że było to zapakowane w reklamówkę, bo jakbym wziął na miejscu, to chyba musiałbym to położyć na tym mało czystym stoliku na parę minut, bo nie szło tego utrzymać w ręku. Po kilku minutach, jak już ostygło, to placek zrobił się masakrycznie twardy. Konsystencja kanapki też dość niespotykana. Pierwszy raz jem taki placek takiego rodzaju, przynajmniej wizualnie. Już nie chodzi o twardość, więc nawet taki lokal potrafi w czymś zaskoczyć. Sos ostry miał konsystencję bardzo wonnistą i było go mało po prostu. Kanapka sprawiała wrażenie bardzo suchej, a z racji, że szybko stała się twarda, to większa ilość sosu mogła trochę podratować sytuację, bo bez popijania ciężko było to zjeść. Akurat tam nic otwartego w okolicy nie miałem, więc naprawdę. Ostrość wyczuwalna, każdy jadł różne ostre wariacje sosu ostrego firmy Fanex albo takiego podobnego, innych marek może, których używa się do hot dogów, to coś w ten deseń, ale nie miał posmaku sambalu, nie był taki słony i też różnił się od tego orlenowego sosu z sambalem, także coś takiego ostrego, ale nie sambal. Z upływem jedzenia czuć praktycznie sam placek, jak widać jest to zawinięte w taki sposób, że można go wypełnić jeszcze składnikami, bo w menu najdroższy był za 16 zł i to trochę przeszkadzało. Ten za 16 myślę już by wypełnił cały ten placek i komfort jedzenia byłby lepszy, nawet by to może lepiej smakowało, no ale ja wtedy nie wcisnąłbym tyle w siebie, bo to śniadanie w takiej formie to i tak wyczyn. Stosunek warzyw do kurczaka to około 50 na 50. Warzywa takie jak widać na ekranie, ale przez to, że to było takie ciepłe, to zrobiła się z tego zupa, takie ciepłe kruchy bez wyrazu, natomiast kurczak tak jak wszędzie. Kebaby z kurczakiem mają to do siebie, że lubią często być za słone, ale akurat ten rodzaj kuli mocy tym się nie charakteryzował i mimo, że z mikrofali to nie wpłynęło to jakoś znacząco na to mięso, nie było suche ani gumiaste i to ku mojemu zdziwieniu po prostu. Ocena, no może nie będę dawał oceny w skali od 1 do 10 w stosunku do innych kebabów, ale w skali kebabów dworcowych to jest tak jak w większości, porównywalnie średnio. Porównywalnie średnio słabo, chociaż do najgorszych pozycji, które miałem okazję jeść, prowadząc ten swój amatorski kanał, to jeszcze dużo brakuje. Wracasz z imprezy i jesteś na gastro, możesz spróbować, ale w biały dzień, albo jechać tam specjalnie, to musiałbyś być głupi jakiś, albo prowadzić jakiś kanał, na przykład z jedzeniem kebabu, bo to nie ma sensu. No i to na tyle, zapraszam na Instagram, kepsikamikadze, facebook.com, kepsonpoland, pozdrawiam, cześć.